Romantyzm umiera w Night City. Mężowie zdradzają żony, żony mężów, ludzie się rozchodzą, a potem brzydko o sobie mówią. Dasz wiarę? Też trudno mi się z tym pogodzić. Ale nie smuć się, Vi. Dziś daję ci szansę pomóc takiemu jednemu rozwodnikowi. Na nasze wsparcie czeka pan Gutierrez. Co prawda nie uratujemy jego małżeństwa, ale może chociaż odzyskamy kwity, które zabrała mu była żona. Załączam szczegóły. Cześć, Claire. Czas na finał, Vi. Nasz wielki wyścig. Dołączysz do mnie? Ja już tutaj czekam. Tak, ale słuchaj. Wyjedziemy na autostradę, więc musimy wziąć szybką maszynę. Wolisz pojechać bestią? Czy swoim wozem? Wolę pojechać twoją bestią. Co ty na to? Nie mam uwag. Spotykamy się na miejscu. Tak jest. Zaczekaj na mnie. Jeździłem. Otwór nie maszyny. Aha. No sam prowadziłem. Okej. Okay. A kiedy mielibyśmy ruszyć? No to zajebiście. Masz przejebane, Samson. Odpieprz się ode mnie, wariatku. Żadnych wyrzutów sumienia, co? Najmniejszy. Daj spokój, Claire. Zostaw tego dupka. Myślisz, kutacie, że ci odpuszczę? Claire! To twój nowy kierowca. Na twoim miejscu zabrałbym zabawki i dał nogę. Claire nie umie zachować swoich partnerów przy życiu. Ty jebany fiucie. Prawda jest taka, że Dean był chujowym mężem i chujowym kierowcą. Miał o sobie za duże mniemanie i dlatego rozjebał się rok temu. Pogódź się z tym. Nie ja go zabiłem. Zabiło go własne ego. Nie jesteś bezkarny, Samson. Claire, przestań! Mamy przed sobą wyścig do cholery. Uważaj! Pierdol się. Chodź. Zachowaj parę na później. Obiecaj. Nie przejmuj się, skarbie! Tak? Usiądź mu na ogonie i trzymaj się go. Masaż po wyścigu! Wyprowadź koleżanki, będziemy świętować. Jeśli dzisiaj wygrasz, zabierzemy cię do raju, kochany! Pewnie, rozumiem. Nie ma żadnego nie. Dobra, ludzie, do maszyn! Do maszyn! Czas rozbić kilka wozów i kilka gór! Wszyscy gotowi? 3, 2, 1! Przed nami ostry zakręt! Trzymaj się! Ognia! Otworzyć ogień!
Weź mu na ogonie! Ma uszkodzony wóz! Zjeżdża z trasy! Jedź za nim! Nie daj mu uciec! To moja jedyna szansa! Dobra, skończmy z nim. Siedź mu na ogonie! Uciekajcie! Uciekajcie! Podejdź do niego, szybko! Nie pozwól jej, proszę! Błagam! Błagam! Jezu, Claire, o co ci kurwa chodzi? Nie zabiłem twojego starego! Zamknij ryj! Twój mąż sam cię zabił do kurwy nędzy! Wypuść mnie stąd! Już się nie wykręcisz. O czym on mówi? Co za różnica? Myśli, że wygada sobie życie. Nie! Nie pozwól jej! Nie zabiłem jej męża! Powiedziałam, żebyś zamknął ryj! Zaczekaj, Claire. Chcę to usłyszeć. Po co? Co masz do powiedzenia, Samson? Jej facet próbował wyprzedzić mnie przed metą, ale stracił panowanie za kółkiem. Zepchnąłeś nas! Nawet jeśli, to takie są kurwa zasady! Nie złamałem reguł! To prawda? Twój mąż zginął zgodnie z regułami gry? A jaka to różnica, Bill? Ten skurwysyn go zabił. Musi zapłacić. Czego ty ode mnie chcesz? Sama zabijasz, jak każdy! Claire, twój mąż zginął zgodnie z regułami. Kochałam go, Vin. Kochałam go bardziej niż życie. Mam teraz wypuścić tego... Mam go teraz, kurwa, wypuścić? Tego oczekujesz? Tak, wypuść go. Żartujesz? Może jest skończonym kutafonem, ale nie mordercą. Zabicie go nie sprawi, że poczujesz się lepiej. Może masz rację, Vin. Dziękuję. Ale mam to w dupie. Co? Nie! Twój Dean nie był taki święty jak dzisiaj! Chodźmy już stąd, proszę. Tak. To już po wszystkim, co? Na to wygląda. Jaki był twój mąż? Lubił sobie pospać z rana. Boję się, że całkiem go zapomnę. To, co najważniejsze, zostanie. Wiesz, miłość. Tak. W porządku, Claire? A co? Wyglądasz na przybitą. Nie jestem przybitą. Prawdę mówiąc, niczego nie czuję. Nie martw się, będzie lepiej. Z czym? No wiesz, ze wszystkim. Ruszysz przed siebie. W tej chwili jedyne miejsce, do którego chcę ruszyć, to mój park. Nie chciałabyś kiedyś tego powtórzyć? Mam na myśli wyścigi ze mną. Nie. W zasadzie to nie zamierzam się już nigdy ścigać. W ogóle? W ogóle. Było coś naszego. Należało do mnie i z tobą chodziło tylko o dorwanie Samsona.
należał do mnie i Dino, a że nie ma już nas. Trzymaj się i popraw zakręty, bo kiedyś skończysz na słupie.